Cześć, jest dzisiaj ze mną pan Michał. Panie Michale, już rękę sobie podawaliśmy, a ja tutaj trzymam gimbala. Proszę nam tylko powiedzieć, jak pan do nas trafi? Szczerze mówiąc, szukałem samochodu, chyba tam... to dostałem na miarę od znajomego. Tak, i potem poszukałem. Wszedłem chyba przez Facebooka, jakoś tam poszukałem, się skontaktowałem i było ok. A sprawdzał pan naszą konkurencję? Rozważał pan w ogóle jakąś inną firmę? Nie, bo ja dotychczas kupowałem na własną rękę. To tam różnie bywało z tymi zakupami. Mm-hmm. Raz było lepiej, raz gorzej, no ale to była loteria cały czas, nie? Okay. Tu się zastanowiłem rzeczywiście i pomyślałem sobie, że warto zainwestować w coś pewnego. Okej, ale to i de facto nawet nie widział pan samochodu. No tak. Jak tak. To na pana podziałało? A jakoś byłem spokojny. Bo to, był pan tak, spokojny. Tak, byłem spokojny, bo to było z polecenia, nie? Jak było z polecenia, no to raczej ufam. Raczej jestem człowiekiem, który ufa. A były jakieś obawy, jak jechałem po samochód i już powiedziałem, że kupiliśmy go i że jest fajny? No bo to jest, notabene to była relacja taka słowna. Już nie pamiętam, czy ja panu wysłałem po prostu te filmy, które tam nagrywałem. Już są w sieci, więc możecie sobie obejrzeć, jak wyglądała weryfikacja, ale chyba to było na słowo. To było na słowo. Pewnie, że były obawy, no bo to zawsze nadprzeg nie widzi, nie pomaca, to nie wie, nie? Natomiast no, myślę, że się opłacało, nie? Tak patrzę teraz. No. Rozumiem, że samochód spełnił nasze założenia. Jak na razie to całkowicie, nie? To jestem takim bardzo dużym wrażeniem, nie? Wszystko właściwie jest dużo lepsze niż mi się wydawało, niż słyszałem albo niż sobie wyobrażałem, nie? Okej. Ja panu bardzo dziękuję za zaufanie. Z wami widzimy się wkrótce. Czołem. Dziękuję. Okej.